Cześć, ja nazywam się Mario, to jest mój pierwszy odcinek w życiu, więc proszę mnie mocno nie mocno nie, nie, nie komentować, możecie pisać w komentarzach, jak mi poszło, ale weźcie tak ostro, nie jedźcie. Na początek sądzę, że naszej przyjaźni chciano zagrać w Minecraft. To nie jest żaden cheatowany świat, nic, przed chwilą stworzyłem czyściutki, bez kodów, nic. Można zobaczyć, że nie działają kody. Game mode 1, proszę. Nie ma użycia komendy. Tak. Wiem, że wiele osób hejtuje Minecrafta, a w sumie nie wiem po co. A tak naprawdę tak samo dużo osób gra w Minecrafta, ale to ukrywa. Ja nie będę ukrywać i nie będę żyć w tajemnicy. Minecraft dla mnie jest fajną grą, więc bez dłuższego gadulenia zacznijmy. Tu się zespawniłem, więc zobaczymy tak. Gdzieś tak a propos spawniliśmy. To mogło być takie dobre miejsce do osiedlenia się. No, takie miejsce bym powiedział, bo znaleźliśmy najrzadszy gatunek drzewa w grze, czarne dęby. Na różnych serwerach chodzą one tak drogo, że można sprzedawać je drożej nas czasami, ale to bardzo rzadko od jaksów. Tak rzadkie drzewo. A zrobię sobie miasto, mamy tu jeszcze dużo zwierzyny pod tytułem krowa, mamy też dużo maszynowych, tych, z których wypadają grzyby. Nie wiem, jak teraz pamiętam, że wypadały. A propos, to jest wersja 1.7.10. Więc tak. Ja tu gadam, a tu trzeba zbudować, więc mam pomysł dom. Zrobię zwyczajnego dębu, żeby się wyluźniał z tym. O, osiągnięcie, brawo. Brawo ja, no normalnie brawo. Żeby ten się wyluźniał. W ogóle dąb dla mnie to jest najładniejsze drzewo, że tak. Brzoza jest tylko dekoracyjna. Jeszcze jedno. Tak. Zrobię. Daj mi to. Skinasz ma załatwionego, więc. Fajnie. Ja. Psa. Psa. Zrozumiałam moją tajemnicę. Jeśli chodzi o. Nie marnujcie drewna, jeśli chodzi o. Nie róbcie całego tego. Uzbrojenia drewnianego, czyli nie róbcie tego siekiery, ten, po co to w ogóle robić, marnujecie tylko drewno. Wiem, że drewno łatwo zdobyć, ale to jest dla mnie kłopota. Najlepiej zrobić tylko kilof, zrobić tylko kilof i kopać ten, a później z tych rzeczy dopiero można zrobić ten, to jest mniej marnowania itemów. Nie wiem, każdy gra jak chce, ja robię to tak, żeby oszczędzić wszystko, dobra. Kopiemy. Tak, najmniej do miecza 2, do kilofa 3, do siekiery 3, czyli będzie 10, takie wytoku, 20 wydobie i powinno no jeszcze tam, na coś. Na piec jeszcze. Nie wiem. Czy zauważyliście, ale mi się chyba trochę Minecraft lodzi. Ale to jest mało ważne, ponieważ najważniejsza jest satysfakcja, atrakcja z tej gry. Nie atrakcja, tylko uczucie, że ci się ta gra podoba i tak w ogóle, że to uczucie z gry. Co czujesz? Ja na przykład czuję. To nie Minecraft jest fajną grą. Nie wiem, czemu wiele osób robi. Ponieważ ktoś sam sobie powiedział, że Minecraft jest słaby, później następny przestał grać, później youtuberzy przestali nagrywać, a później się stało tak, że Minecraft przestał w ogóle wyszedł z mody, ale nie wiem dlaczego. Ja w Minecrafta cały czas gram i się tym nie wstydzę. Zaczniemy od siekierki. Nie to. Psa.
Jej, ulepszenie. Do ataku. I teraz co, możemy drzewa ścinać. Ja sobie przerwę, zetnę sobie trochę drzew. A tak a propos, piszcie w komentarzach, czy mam robić zdjęcia na ścinanie drzew, czy po prostu mam z wami gadać. Na razie, że to jest mój pierwszy filmik i nic nie wiem, Polak, to zrobię cięcie, ale piszcie, piszcie, dobrze, piszcie. Dobra, staka zebrałem, staka i 4, na równo szedłem z drzewami, nie tak, żeby zostawić połowę drzewa, gdy mam 64. I tak, zajmiemy się za budowanie tego domu. Czemu widzę, słońce już zachodzi. Będzie nam potrzebne tak, puszko. A żeby mieć puszko, trzeba mieć owce, ale to na razie się tym nie przejmujmy. Co dalej? To są owce. Są kwiaty, nie owce, Jezus. Może znajdziemy. Może nie znajdziemy, tak. Oto pytanie. Znajdziemy czy nie znajdziemy? Zrobimy, weźmiemy crafting nasz. Tak, co teraz zrobimy? Zbudujemy dom. Dom zbudujemy blisko lasu. Gdzie na tym wzgórzu. Wyrównany ładny teren. Wszystko ładnie jest. Teraz wypadałoby zrobić o shift. O shift, dobra. Tyle wystarczyć powinno. Noc. Dobra. I się obejdzie z tą dziurą z... O, tu zrobię dom. Zacznę od tutaj. Drzwi podwójne będą. A propos obliczenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy, sześć, siedem, osiem. Dobrze obliczyłem? Tu sobie na 16. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć. Gubiłem się. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 10, 11, 12. I to nie wystarczy, więcej nie będę. Nie będę jeszcze przesadzać z tym, bo... Dzisiaj na razie chcę zbudować miejsce, w którym będę mieszkać, tak. W którym będę mieszkać. Tego będzie nam potrzebne. Szyby, dom. Tak, a propos, to w ogóle dom będzie. Jak ktoś jeszcze nie zdążył się skapnąć, bo myśli inaczej. Dobra. Co? Już jest tak jest? Puh, nieważne. Zbudujemy sobie drzwi razy dwa. Siuk. Shift. Może ja zrobię cięcie. Po prostu jak to, coś tutaj trochę zrobię, bo nie będę was zanudzać, gdy buduję. Nie wiem, czy ja was zanudzę. Po prostu, no to też piszcie w komentarzach, czy mam przy was budować, czy nie mam przy was budować. Nie bym wolał, bo ten, z wami budować, żeby się więcej zapowiedzieć, ale zrobię cięcie, bo może was to zanudzę, siedzicie sobie tak przed komputerami. Jezus, niech ktoś przestanie budować, jak pozwiedza trochę i w ogóle. Dlatego zrobię cięcie, żeby nie było. No to. Dobra, skończyłem dom. Muszę zapowiedzieć cały, ale tam jeszcze będę robił meblowanie itd. I widzicie zdjęcie. Jak robię pauzę, to się dzieje. Ale mówię, muszę powiedzieć, że minęły 2 dni. A oto efekty mojej pracy. Wiem, że nie wygląda jakoś
Super. Tak, pytacie się, skąd wyniosłem szkło? Znalazłem piasek, wykopałem. Zrobiłem węgiel drzewny, dużo zebrałem, z 2-300 drewna. A z pozostałych tych zrobiłem torcze. Tak to wygląda. Na razie szał nie robi. Ale te. Postaram się na następne odcinki więcej rzeczy przygotować, bo no nie wiem, po prostu no jakby to powiedzieć. Jak na pierwszy odcinek dla mnie może być, na drugi odcinek zrobię więcej. Jeszcze mam plan, odmyśliłem sobie, że tu zrobię jakąś wieżę, może pisać, tak, piszcie, czy ten plan warto zrobić. Tu zrobię wieżę, tu pójdzie most od tej wieży tu, na ten las, a tu zrobię taką wieżę liściastą, jakby takie drzewo gigantyczne, tam będzie to wchodzić, później się będą schody w dół. I tam będzie taka podziemna baza. Więc piszcie w komentarzach po pierwsze, czy mam robić cięcia? Jak naprawdę mówiąc, to ja już gram pół godziny. Wiem, że tu jest 12 minut, ale jak na pół godziny, jestem już troszeczkę zmęczony. Taka propa jest godzina 20. Jeszcze miałam lekcję TD. Tak, więc tak, piszcie w komentarzach, czy zrobić ten pomysł, czy robić cięcia na budowę, czyli piszcie tak, zrób pomysł, zrób cięcia, nie rób cięć, nie rób pomysłu. To mi wystarczy. I co? Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie, subskrybujcie, jeszcze raz powiem. I jeszcze jedno. Jak masz założone konto, to subskrypcja naprawdę, ale to zero, ale zero kosztuje, więc dla mnie to będzie satysfakcja, że ktoś to ogląda, że lajkuje, subskrybuje, a dla was to będzie tylko kliknięcie myszką albo palcem, zależy na czym oglądacie wy na ekran. Więc to nie jest wielki wysiłek, a założyć konto to też nie wielki wysiłek, więc dziękuję za oglądanie. Jeśli chcesz, żeby czegoś takiego więcej było, piszcie w komentarzach. Dobra, to pa i do zobaczenia.